przyjemnością mogę stwierdzić, że po 3 latach efekty tej pracy są lepsze niż się spodziewałem. Postrzeganie marynarki wojennej wśród elit politycznych, wśród społeczeństwa, wśród dziennikarzy jest inne niż kilka lat temu. Na pewno między innymi, a może przede wszystkim dzięki temu forum. Te wnioski, te głosy z tego forum są brane pod uwagę nawet w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie mówiąc o Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. To mnie cieszy, bo każda inicjatywa, która wzmacnia marynarkę wojenną, jest dla mnie bardzo istotna. Marynarka wojenna jest kluczowa, jeśli chodzi o zabezpieczenie szlaków żeglugowych na Bałtyku. Wprawdzie to nie jest duży akwen i kluczowy, jeśli chodzi o żeglugę światową, ale dla naszego państwa i dla naszej gospodarki dostęp do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie, Świnoujściu musi być bezpieczny cały rok. Dlatego silna marynarka wojenna, ale też stocznie, jako naturalne zaplecze remontowo-produkcyjne państwa polskiego są niezbędne. Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego państwa i częściowo strategiczny przegląd obronny to pokazuje kierunki, co trzeba zrobić. To są pewnego rodzaju plany wytyczne. Na tej podstawie robi się program modernizacyjny, a później idą konkretne, ale trzeba wiedzieć, co chce. Innymi słowy, już świat polityki, politycy powiedzieli, czego oczekują od marynarki, co powinna robić i gdzie powinna robić. I to jest niezbędny impuls do ekspertów, aby powiedzieć, jakie okręty i oczywiście rozważyć wszystko w realiach budżetowych. Ale trzeba również pamiętać, że marynarkę wojenną nie buduje się w ciągu roku, tylko buduje się latami. Admirał Poremski powiedział, że marynarka wojenna to ciągłość, tradycja i cierpliwość. Jeszcze trochę cierpliwości. Jeżeli byśmy popatrzyli obiektywnie, to byśmy zobaczyli, że są sygnały i znaki, że ten proces postępuje. Może nie tak szybko, jak niektórzy by chcieli, ale z drugiej strony jest potrzebna rozwaga, bo to są olbrzymie pieniądze, a okręty, na które się zdecydujemy, będą służyły przez wiele lat. Jesteśmy małą spółką rodzinną, która jest na rynku trójmiejskim liderem w branży HVAC i instalacji sanitarnych. Cały czas się bardzo, bardzo dynamicznie rozwijamy i wiążemy bardzo duże nadzieje z przemysłem związanym z okrętami marynarki wojennej. Nie bez powodu mamy Navy w nazwie, ponieważ założyciele naszej firmy wywodzą się głównie z marynarki wojennej. No i nasza obecność tutaj wynika wprost z potrzeby monitorowania, co się na tym rynku będzie działo. Polacy budują okręty podwodne, lotniskowce, okręty nawodne w stoczniach całego świata i jesteśmy bardzo dobrymi specjalistami na wszystkich rynkach na całym globie. Także pod dobrym zarządzaniem jesteśmy w stanie zbudować tutaj dowolne jednostki. Potrzebujemy osób, które nam tutaj zaszczepią technologię, zaszczepią metodologię zarządzania. Ktoś dobrze zadba o finansowanie i wtedy nie ma dla nas granic. Forum dzięki transparentnej formule i umiejętności skupienia w jednym miejscu, można powiedzieć w pigułce, najważniejszych decydentów i najważniejszych ekspertów z Polski i zagranicy, wyrobiła sobie pewną markę. Pozwala to mieć nadzieję, że nadal będą tu wypracowywane opinie, będą tu wypracowywane jakieś rozwiązania, czy będą się ścierały poglądy na temat konkretnych rozwiązań i na temat koncepcji przyszłości marynarki wojennej. Oby nadal było to wydarzenie, które pobudza myślenie, pobudza wyobraźnię i daje chociaż na jeden dzień w Warszawie taki namacalny dostęp do morza.